Znajdujemy się na uroczystej gali pod nazwą Inwestycje lubią szybkość. Oczywiście dane wydarzenie zostało połączone z dwóch części. Z jednej strony z konferencji prasowej dla mediów ogólnopolskich, jak i zarówno samej gali, w trakcie której w tej chwili jesteśmy. Powiedz, co Ciebie skłoniło, aby wziąć udział w tak wyjątkowym wydarzeniu, aby właśnie zapoznać się z tak bogatą ofertą luksusowych różnych przedmiotów, typu jak jachty, prywatne samoloty lub na przykład luksusowe auta. Czy tematyka Ciebie ta dzisiejsza interesuje i dlaczego przyszłaś? Myślę, że każdy z nas lubi wodę, spędza czas nad wodą. Jest to totalny relaks, także dzisiejsza oferta rzeczywiście przekonuje mnie do tego, aby zapoznać się z nią szczególnie wyjątkowo, jak i również szybkość, która dzisiaj pokazana, przedstawiona, to dotyczy chociażby mojej aktywności. Ja jako szybko działająca osoba, kobieta w fitnessie, w sporcie, myślę, że ma to totalny związek i połączenie. Czyli szybkość, energia, woda, słońce, lato, czyli idealna pogoda, termin do tego, aby móc celebrować dzisiejszą ofertę. No, z drugiej strony nie mogłoby Ciebie tutaj nie zabraknąć, zwłaszcza, że Ty jesteś tak naprawdę osobą, która zamieszkuje właśnie w tych rejonach Polski. Dlatego chciałam właśnie to powiedzieć, że szybkość, tak jak powiedziałam wcześniej, moja osoba, mój trening, fitness, tak jak jestem z Gdańska, także reprezentuję. Jestem nadmorska dziewczyna, wodna dziewczyna, więc wszystko, co jest związane z wodą, z sportem wodnym, no to jak można nie być na takim wydarzeniu? Więc no, nie mogło mnie tutaj zabraknąć, dlatego cieszę się, że mam taką możliwość, jak również zobaczyć to, co się dzieje tutaj w Sobieszewie. No, coś pięknego, cudownie, jestem zachwycona. Powiedz jeszcze, z czym u Ciebie kojarzy się samo hasło inwestycje lubią szybkość, bo tak z jednej strony nieraz osoby są takie, że długo zastanawiają się nad tym, czy warto zainwestować, a hasło przewodnim dzisiejszego wydarzenia szybkość, inwestowanie. Co Ty na to? Czy warto czasami właśnie szybko inwestować w luksusowe dobra? Myślę, że tak, i mi się kojarzy to z tym, że inwestuję, szybko działam i za chwilę mogę zmienić na kolejną inwestycję. Jest to taka możliwość, więc no tutaj jesteśmy w miejscu, w którym są ludzie, są inwestorzy, są biznesmeni, których na to po prostu stać. Mają taką możliwość, więc dlaczego by nie skoro? Mają możliwość szybko zainwestować, szybko działać, szybko sprzedać, szybko zapoznać się z nową ofertą. Dlaczego by nie? I ostatnie pytanie. Jakbyś miała do wyboru dokonanie zakupu luksusowego jachta, prywatnego samolotu, czyli mieć w tym przypadku, nie wiem, czy to odrzutowy, czy helikopter, bez znaczenia, czy na przykład luksusowe auto. Co byś z tych trzech składników wybrałabyś dla siebie? No, nigdy nie miałam samolotu i jachtu, więc myślę, że żeby się wznieść w gwiazdy, w niebo, także myślę, że samolot byłby idealny dla mnie.